te zarzuty, które formuje Donald Tusk i Platforma Obywatelska w Grudziądzu, mają charakter ściśle polityczny i zmierzają do tego, żeby osunąć uwagę opinii publicznej od nieudolności tego rządu, od jego lenistwa, od tego, że tam nie przygotowuje się projektów ustaw rozwiązujących problemy ludzkie. Nie ma żadnych powodów do tego, żeby twierdzić, że w RCL-u były jakieś nieprawidłowości. Wszystko odbywało się zgodnie z prawem. Pracownicy intensywnie pracowali. Ja zawsze zabiegałem o dobre imię Rządowego Centrum Legislacji. Wszyscy wynagrodzenia dostawali adekwatne do swojej pracy w ramach obowiązującego w Polsce prawa, bo wynagrodzenia w RCL-u są regulowane przez rozporządzenie premiera. W końcu to, co teraz się robi z Rządowym Centrum Legislacji, wieszając na stronach internetowych ten pseudoraport, to jest włączanie tej instytucji w kampanię wyborczą i za to rządzący powinni ponieść odpowiedzialność, tak jak poniosą odpowiedzialność za składanie fałszywych oskarżeń.